Mamy oświetlenie dekoracyjne świąteczne, które w Grudziądzu było w tym roku zainstalowane. To było takie kryzysowe, bo byłem w Toruniu, byłem w Bydgoszczy. Bardzo ładnie przystrojone miasta, a u nas kiedyś było ładnie, ale w tym roku było naprawdę kiepsko. Dlaczego one takie były? No po prostu nie planowaliśmy w dotychczasowych budżetach zakupu iluminacji świątecznych. To jest odpowiednie środki finansowe. W nowym budżecie, który Państwo dzisiaj przegłosowali, już pierwsze środki na najbliższe lata pojawiają się związane z zakupem nowych iluminacji świątecznych. W przyszłym roku mamy przewidziane środki na zakup nowych iluminacji, więc ich przybędzie na pewno w przyszłym roku. Kwestia oświetlenia tych iluminacji, o których Państwo mówili, mnie zawsze zdziwienie. Kiedyś składałem zapytanie w tej sprawie, dlaczego w Grudziądzu iluminacji świątecznych nie ściąga się. One wisiały cały rok, to jest niespotykane w innych miastach, szczerze przyznam. Dlatego, że no, Pan mówi tutaj, że po 6 latach one są dzisiaj już pewnie nie działają i tak dalej. No nie dziwię się, jeżeli one wiszą cały rok, tak? W większości miast no, bierze się je na czas określony, tak? I być może wtedy trwałość tych lampek jest dłuższa. Natomiast w zakresie iluminacji, to zgodzę się z Panem Radnym, że one wszystkie wisiały, tak? Przez cały rok dotyczyło to kilku sztuk na słupach trakcyjnych, no ale 23 stycznia. Wszystkie pozostałe, chyba 90% iluminacji, no jest ściągana, tak? W ciągu nie wisi cały rok. Dotyczyło to paru sztuk. I to dlatego, że one wisiały na słupach trakcyjnych. Aby ściągnąć takie iluminacje, należy wyłączyć trakcję z kolei elektryczną. I tu są problemy, bo trzeba wstrzymać to w tramwaju. Stąd też podjęta decyzja wspólna zarówno ZDM-u, jak i MZK, aby te iluminacje na Alei 23 stycznia na słupach trakcyjnych pozostawić cały rok.